Piątek, sobota i będzie na mnie wieczorem. Ale gdzie to będzie? Znaczy, dokładnie to 4 km od Jarosza. Tak, Stary Wiatr. Stary Wiatr, nie jest. Się tak nazywa. Czy problem? Skoczy jakoś tak się nazywa. Dzisiaj pojedziemy jeszcze raz. Ale gdzie? Tylko tak nie będzie. Druga połowa sierpnia. Na wstępie jest ten. Proszę Państwa, proszę o spokój. Otwieram 20. sesję Rady Miejskiej PiS-u 6. kadencji 2010-2014. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, czy Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie radnych, sołtysów Sołec, gości zaproszonych oraz wszystkich Państwa obecnych na sali. Witam serdecznie pana burmistrza Andrzeja Racinowskiego, pana zastępcę burmistrza Krzysztofa Paluka, witam pana mecenasa Piotra Adamca, witam panią skarbnik gminy Miejska Świętego oraz pana dyrektora zespołu szkół Krzysztofa Czutkowskiego. Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie witam. Wysoka Rado, przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mińsku. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę, stwierdzam, że w dniu dzisiejszym sesja odbywać się będzie według przedstawionego porządku obrad. Punkt 1a, 1b uważam za zrealizowany. Przystępujemy do punktu 1c. Protokół 19 sesji Rady Miejskiej odbytej dnia 29 marca został sporządzony, złożony w Biurze Rady Miejskiej w Mińsku. Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu. Proponuję przyjęcie protokołu 19 sesji Rady Miejskiej bez odczytywania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęcie protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 19 sesji Rady Miejskiej w Mińsku został przyjęty. Przystępujemy obecnie do punktu 2 porządku obrad. Informacja burmistrza Mińska z działalności sesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Mińsku w okresie niesesyjnym. Proszę o zabranie głosu panu burmistrzu. Sprawozdanie działalności między sesjami od 30 marca 2012 roku do 30 maja 2012 roku. 30 marca miało miejsce spotkanie z radnymi sygnatariuszy porozumienia gmin dotyczącego wspólnego zagospodarowania odpadów i jak gdyby wspólnej polityki wobec mocno zmieniających się uwarunkowań, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. No, w tej chwili czekamy na do końca maja, do końca czerwca powinien się ukazać wojewódzki plan zagospodarowania odpadów i na podstawie tego planu dopiero będziemy mogli ustalać jak gdyby działania. To porozumienie, to o ile Państwo pamiętają, to otworzą dwie gminy, 9 gmin łącznie z miastem Stargard, z powiatu Stargardzkiego, to jest z wyłączeniem Kocinza i jest gmina Goleniów, Warnice i Recz, czyli razem 12. I takim, no, co łączy, to jest między innymi to wysypisko, na które w tej chwili wywozimy śmieci, czyli Łęczyca. No, celem porozumienia jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów na wysypisku Łączyca. Następnie 3 kwietnia miało miejsce spotkanie pana starosty. To jest takie comiesięczne spotkanie wójtów, burmistrzów i starostą. Między innymi omawiane były sprawy dróg na terenie powiatu Stargardzkiego, utrzymania dróg powiatowych. A także wspólne jakieś działania w ramach porozumień zawieranych między gminami i starostą.
5 kwietnia spotkanie z przedstawicielem NRS-u, panem Sobolewskim, który się zajmuje w firmie właśnie rozbudową oświetlenia. I to między innymi jest, dotyczyłoby także granicy. Jak gdyby no, na dzień dzisiejszy mamy przygotowane, Neo przygotował oczywiście w porozumieniu z nami koszty poprawy oświetlenia, które dotyczyły między innymi właśnie części jeszcze tej na granicy, o której mówiliśmy na jednej z poprzednich sesji. Jednej lampy na studnicy, to jest na lewo od kościoła tutaj przy tym głównym skrzyżowaniu. Jak droga skręca tutaj na lewo koło sklepu, tam brakuje jednej lampy, bo dalej ponownie jest oświetlenie, to jest taka duża przestrzeń. Są słupy, tam trzeba po prostu dowiesić jedną lampę. No i są jeszcze ulice w miejscu nieoświetlone. To jest ulica Tuwima, to jest ulica Staromiejska i to jest przynajmniej początek, bo dalej nie ma sensu, ulica Piekarska. To jest tak jak tam pan Sobolewski mieszka, ten sklep pani Kocykowej. Ten pierwszy odcinek to tak pan Woźniak mieszka, bo dalej to już praktycznie jest teren zakładu, więc tam na pewno się też byśmy nie oświetlali. Kosztorysy są przygotowane. Zobaczymy stopniowo, w miarę możliwości finansowych będziemy tu z panią skarbnik no, negocjować ewentualnie warunki wykonania tego zadania. Z 11 kwietnia w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim Wydziału Ochrony Środowiska zorganizował właśnie konsultacje, w których brałem udział na temat Gdańskiego Planu Gospodarowania Odpadami. 12 kwietnia w Stargardzie uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez kuratorów oświaty, która dotyczyła pobytu czy wdrażania jak gdyby tego programu 6-latki w szkole. Problemy uwarunkowania były przedstawiane i przez psychologów, i przez pedagogów. Konferencja była no, dosyć ciekawa tutaj od nas ze szkoły, także pan dyrektor uczestniczył, pan dyrektor także. Myślę, że poruszane były ciekawe tematy i tym bardziej, że temat no, czeka nas na pewno w niego nie wciąż. No i jest zresztą systematycznie wdrażany, także w naszej szkole. No. Część 6-latków już do szkoły chodzi. 13 kwietnia spotkałem się z przedstawicielami Stowarzyszenia Instytutu Filmowe, panem Lewandowskim i z panem Botnikiem, umawialiśmy udział w tak stowarzyszenia, jak i gminy Nińsko w festiwalu Gdynia Film, między innymi z tego względu, ponieważ Nińskie Lato Filmowe, być może wszyscy już tak Państwo wiecie, to było także GDP, jako jeden z trzech festiwali za rok biegu na Nińskie właśnie do statuetki w kategorii wydarzenie roku, chodzi o wydarzenie, które promuje polską kinematografię. Statuetki co prawda się zdobyć nie udało, ale już sama nominacja w Polsce do grona trzech najlepszych jakby, festiwali w tej kategorii, to myślę jest no, sporym wyróżnieniem dla naszego festiwalu, czyli także promocją dla naszej gminy. No, oczywiście dla stowarzyszenia także, bo stowarzyszenie jest no, tutaj obok gminy Nińsko głównym organizatorem. Także uczestniczyliśmy ze strony gminy Jabłoń, natomiast ze strony stowarzyszenia pan Bogdan Kowalski, a tak, bo
zaproszenia były dla dwóch osób, natomiast już na że tak powiem, na swój koszt był także pan Dworczyk i pan Lewandowski. Natomiast dwie osoby miały zaproszenie i to było już na koszt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kwietnia z panem Krzysztofem i z mecenasem Lizakiem uczestniczyliśmy w mediacjach z tą firmą Nową Sport. No, mamy założone 3 sprawy w sądzie, także sąd jak gdyby na razie wstrzymał postępowanie przed sądem, jak gdyby zostało zalecone przeprowadzenie mediacji. I te mediacje między innymi są jak gdyby w trakcie. I 19 kwietnia tak, braliśmy udział w pierwszym jak gdyby, takim spotkaniu mediacyjnym. 19 kwietnia także brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, gdzie Powiatowa Rada Zatrudnienia zajmuje się opiniowaniem tak, budżetu dla Powiatowej, dla Powiatowego Urzędu Pracy, a także opiniowaniem wszystkich jakby działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także między innymi opiniowaniem tworzenia nowych oddziałów w szkołach ponad gimnazjami. Między innymi takie opinie były na tym posiedzeniu wydane. 26 kwietnia uczestniczyłem w Stargardzie w Realnym Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych. To jest spółka utworzona też przez gminę powiatu stargardzkiego, która między innymi zajmuje się udzieleniem poręczeń dla firm z terenu naszej gminy. Także z terenu gminy Nisko także przedsiębiorcy zwracają się o udzielenie takich poręczeń. 27 kwietnia odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Ciemnik. Chodzi tutaj o plan, który jest wykonywany na wniosek Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych. Wpłynęło 8 ofert, została wyłoniona oferta, to jest pani Dominika Jackowski Studio, to jest firma z Stargardu Szczecińskiego. W tej chwili już 22 maja została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Umowa opiewa, tak na kwotę wyłonioną, ustaloną w wyniku przetargu, to jest 45 tysięcy złotych. I powinno to być wykonane, plan, czy projekt planu powinien być wykonany, przekazany już ze wszystkimi uzgodnieniami pod obrady przekazany do pod obrady Rady Miejskiej w ciągu 15 miesięcy. Tak mówił umowa. 28 kwietnia zaczęła się majówka, drugi weekend i między innymi 28 kwietnia to zrobiliśmy w kinie odbyły się 6 wiosenne spotkania z pieśnią choralną i piosenką i w tym podczas tej uroczystości także nasz kur obchodził swoje 10-lecie, także było wiele takich życzeń. I myślę, że impreza była udana. 29 dalej w ramach majówki odbyły się zawody, inne zawody piłki nożnej. Na stadionie, tam było 12 drużyn, brało udział, także dość sporo. Pierwsze miejsce zajęła drużyna i puchar, to była drużyna ze Stolkowa. Odbyły się także turniej rzutów karnych i po raz drugi z rzędu tutaj ten turniej wygrał pan Sołtys Kalejcia, także gratulujemy. Masz dwa punkty, tylko nie wygrałoby to w tej samej nogi, ale... I także w ramach majówki 3 maja nasz pan animator
Rady Sportu, a jednocześnie prezes wojewódzki RZS zorganizował turniej tenisa ziemnego na Orliku. Tak, no myślę, że no ja przynajmniej jestem zadowolony z działania pana Tomka Pacielskiego. Myślę, że przynajmniej na dzień dzisiejszy wydaje się, że osoba jest trafiona i Orlik jest wykorzystywana. Także w ramach majątki 2 maja odbył się koncert na Siedlisku Talenty przy gminie wraz z ognistym dla mieszkańców. I jakby na przedłużeniu tej majówki 5 maja także strażacy zorganizowali przy remizie z okazji Dnia Strażaka, Święta Strażaka, festyn strażacki dla mieszkańców, a także gości z zewnątrz. Była grochówka, także myślę, że wszyscy się też dobrze bawią. 7 maja z panem Krzysztofem Wimiancem odbyliśmy następne spotkanie mediacyjne z Rządową Sport. No powoli, jak gdyby zbliżamy się do jakiegoś konsensusu, ale ostatecznych jeszcze decyzji czy zgody obydwu stron nie ma, ale jest szansa, że więcej spraw sądowych nie będzie. Zobacz. 9 maja uczestniczyłem w tej gali festiwalu filmy fabularne w Gdyni, to już mówiłem. 9-18 maja to był tydzień walki z rakiem. Nasza gmina wraz ze starostwem i pozostałymi gminami, stowarzyszeniami i organizacjami różnymi, uczestniczy w organizacji, to tym już 8 tydzień walki z rakiem i promocją zdrowia, między innymi mam gdzieś tutaj sprawozdanie z tego, co było na terenie naszej gminy. 6 maja odbył się rajd pieszy do Sejmu Zdrowie, zorganizowany w ramach tego tygodnia. Była bardzo kiepska pogoda, także było wyjątkowo mało, bo niecałe 30 osób, to jest napisane 20, ale ja w tym razie uczestniczyłem, było ponad 20. W roku ubiegłym akurat było około setki, także, ale była inna pogoda. W roku było wyjątkowo, nie ciekawa pogoda. 8 maja przy kinie Morena badania mammograficzne dla pań. Tutaj badania bezpłatne w ramach Narodowego Zdrowia 51 pań, to są od 49 do 69 roku, co 2 lata, tak więc pani mogą się poddawać tym badaniom. Natomiast pozostałym paniom do 45 i powyżej 69 myśmy dopłacali. W kwocie 60 po badaniu chyba kosztuje 80 i tych pań się zgłosiło 15 z tego naszych. Przepraszam, 13. Natomiast 15 to mamy badanie słuchu, bo także takie miało miejsce. Oraz 15 osób poddało się badaniu cukru i mierzenia ciśnienia i to wykonywało nasze Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Wid. Także miały miejsce 9 maja pokazy, między innymi pan doktor Kalinowski udzielał jak gdyby tutaj instruktażu na temat udzielania pierwszej pomocy. Odbył się pokaz dla mieszkańców. Także w szkole odbyły się prelekcje dla uczniów gimnazjów. I to prowadziły panie ze sanepidu, ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. I to tak mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o przebieg 8 tygodnia walki z rakiem. 14 maja
faktycznie usłyszałem, że będzie płacił i faktycznie płacił po tej odmowie godności, czyli płacił 20 tysięcy. Nie wiem, czy jeszcze jakieś kwoty będą na razie. Płacił 20 tysięcy, także te całe 20 tysięcy przekazaliśmy na do szkoły, na zaległy fundusz świadczeń socjalnych, bo jeszcze mamy z ubiegłego roku. Nie ukrywam, że jest to sporym obciążeniem, ponieważ sam fundusz tylko świadczeń socjalnych dla szkoły w ubiegłym roku to było 160 tysięcy i praktycznie zostało nam jeszcze 35 z ubiegłego roku. Natomiast w tym roku ten fundusz już niby tam się nic nie dzieje, ale wyliczeń wychodzi, że 180 tysięcy. Po prostu to rośnie na koszty związane z utrzymaniem szkoły rosną. Nie wiadomo w jaki sposób, co roku i to znacznie. No, rząd w jakiś taki sprytny sposób to robi, że to wszystko się. Ten wzrost cały, który no, nauczyciele jako ta silna grupa wywalczyli sobie poprzez kartę nauczyciela. Jest to wszystko przerzucane na gminy i niestety gminy mają coraz większe problemy. Tak jak Państwo czytacie, czy słuchacie w środkach masowego przekazu, że tam no, próbuje się likwidować szkoły, to po prostu niestety, ale to jest już konieczność. U nas takiej możliwości nie ma. Bo kto wie, czy gdyby było kilka szkół, czy też nie musielibyśmy się do tego przymierzyć. Bo to jest jedyna szansa. No, jeżeli się nie obniży kosztów utrzymania oświaty, to po prostu oświata zniszczy. Czyli coś się z tym zrobi. Po prostu karta nauczyciela gwarantuje tak duże uprawnienia nauczycielom. Oczywiście no, nikt nie mówi, że nauczyciele mają pracować za darmo. Ale no, uczniów niestety ubywa, w związku z tym subwencje maleją, natomiast nauczycieli, karta nauczyciela jest takie ma zapisy, że po prostu bardzo trudno jest ograniczyć czy kogokolwiek, czy zredukować bez zatrudnienia. I w związku z tym praktycznie nie ma gminy, która nie miałaby problemów związanych, czy to jest duży Szczecin, czy nasza mała gmina, te problemy są wszędzie. W tej chwili na 31 maja powinniśmy płacić 137 tysięcy funduszu świadczeń na fundusz świadczeń socjalnych. Nie zrobiliśmy tego, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Jeżeli syndyk faktycznie zacznie poważnie spłacać nam zaległości, no to wtedy te kwoty będziemy przekazywać na fundusz. Na innej możliwości nie ma. Powiedzmy, te pozostałe dochody, które mamy z podatków, no niestety musimy skierować na inne zadania, których nie można ograniczyć, bo gmina musi funkcjonować, możemy próbować oszczędzać i to się robi, ale nie można całkowicie ograniczyć wydatków. Czyli tutaj mówię o rozmowie z syndykiem. 14 maja także przekazaliśmy pismo do zarządu dróg powiatowych, ponieważ odnośnie ściennego, drogi ścienne łącznie ze zdjęciami tej informacji do pana starosty, ponieważ no, rozmowy telefoniczne, monitor wcześniejsze nie skutkowały. No, na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że ta droga została podłatana. Ten najgorszy odcinek, dzięki temu, że jezioro obniżyło się, udało się wreszcie to jezioro obniżyć. Mam nadzieję, że ono już więcej wylewać nie będzie, ponieważ tam został udrożniony ten odpływ. I tam jeszcze tylko zabezpieczymy, żeby już ta ziemia się nie obsuwała, tylko jak przestanie płynąć, bo w tej chwili praktycznie woda już tak opadła w jeziorze, że na tym kanale, z którym wychodzi z jeziora, wody już nie ma wody. Natomiast dalej to, co żeśmy czyścili, ten rurociąg i odkopywali, ta woda płynie, czyli tam musi być podłączona jeszcze melioracja. Najprawdopodobniej jednak odwodnienie drogi jest to niemieckie i funkcjonuje i tam jest podłączone. Bo z jeziora woda nie płynie, a z tej rury, którą żeśmy przeczyścili, płynie to mocno. Czyli to odwodnienie jednak to nie jest tak, że jego w ogóle nie ma, bo tam jest. I funkcjonuje, bo ta woda najprawdopodobniej z tego odwodnienia drogi jest.
jest w tamtym rejonie najniższe miejsce. Także został ten, przez całą wioskę połatane dziury, natomiast ten odcinek przy jeziorze, gdzie była zniszczona droga kompletnie, został odtworzony, wykonane zostały tam dwa takie nieduże przepusty. Także ta woda nie powinna płynąć, oczywiście o ile się nie przytkają te rury, bo trzeba będzie za jakiś czas tam kontrolować. Ta woda już nie powinna płynąć przez asfalt i jezioro, myślę, że już też nie wyleje, bo chyba, że znowu ktoś zatka tam. Bo ona sama się też nie zatkała kiedyś. No to będzie musieli też kontrolować. Także jest szansa, że przynajmniej na tamtym odcinku ta droga na jakiś czas będzie dobra. Oczywiście jest takie doraźne rozwiązanie i nie zmienia to sytuacji, że tam jest potrzebny remont kapitalny tej drogi. Ale na dzień dzisiejszy to jest i tutaj w poniedziałek rozmawiałem z panem Fedenczakiem, także od wczoraj głosuję. Nie jeździ, wczoraj raz po południu przejechał, dzisiaj już nie jechał. Nieprawda. Byłem na ścianie i przy mnie. O 14.30 pojechał prosto, zanim jechałem z Miałki. Nie wiem, proszę pana, czy jechał, czy nie jechał, jak pan był, tylko ja natomiast byłem o godzinie, nie wiem, która to mogła być, może 12, może 13 i przy mnie mijałem się z busem na wiosnę, także. Mogę? Tak. Natomiast to znaczy ja się mija, tylko bo to są inne godziny. Są godziny, które jedzie przez wieś, a są godziny, które jedzie prosto też. Są rozpiski na wszędzie podwieszane. No to być może nie wszystkie kursy jeżdżą przez tak, nie wszystkie nie. Ale te, które mają jeździć, to jadą na pewno. Tak. Bo mówię, ja widziałem, że jechał, bo byłem na wiosce, bo byłem dzisiaj zobaczyć i bo jeszcze tam musieli poprawić ten przewóz, poprawili go i akurat zmieniałem się z busem na wiosnę, także na 100%. Natomiast jest taka sprawa, że to pan Fedanczyk mi przekazał, że chwilą zamknięcia tej drogi to na ten czas nie będą jeździć, bo po prostu oni nie wyrobią się, żeby jechać do Linówka, do Walice i jeszcze przez wioskę, bo on ma rozkład i musi zaraz wracać, nie stoi akurat nic. Więc z chwilą, gdy zostanie zamknięta, prawdopodobnie na jakiś czas jeszcze będzie zamknięta ta droga jest kapłaciwa, bo nie jest skończona, to w tym czasie nie będą jeździć. To za to przepraszam, ale w tym czasie nie ma. A tak poza tym, to te, które mają jeździć, to tak mnie zapewnią, że jeździć będą.